Cześć i czołem, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Wave PC. Zapraszam Was dzisiaj na test, na recenzję, na moje wrażenia z użytkowania nowego chłodzenia od Corsair H100i Elite LCD. Zapraszam po krótkim intro. Corsair H100i Elite LCD jest to następca doskonale Wam znanej serii rodziny chłodzeń H100, czyli chłodzeń typu all-in-one, gdzie mamy zintegrowaną blokopompkę oraz oczywiście radiator do chłodzenia. Dostępna ta wersja jest w trzech wielkościach: 240, 360 oraz aż 420 mm. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie na razie nie ma dostępnych modeli opartych o wentylatory 140 mm, czyli na przykład w rozmiarze 280 mm. To, co czyni to chłodzenie wyjątkowe, to jest przede wszystkim to, czyli blokopompka ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz oparty o technologię IPS wielkości 2,1 cala i rozdzielczości 480x480 pikseli. Teoretycznie nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, ale powiem szczerze, że jak ja tutaj w serwisie testowałem to chłodzenie, wykorzystywałem jego możliwości chociażby przez możliwość wyświetlenia na nim własnych zdjęć czy gifów, tak, to po prostu szczęka opada. Ta rozdzielczość 480x480 pikseli przy stosunkowo niewielkiej rozdzielczości daje dość dobre zagęszczenie pikseli na cal. A biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o technologii IPS, no to kurde, robi robotę. Nie tylko kąty widzenia są bardzo dobre, jasność może nie jest super zachwycająca, ale w zupełności wystarczająca jak na wyświetlacz w pompce od chłodzenia cieczą. I szczegółowość obrazów, co widzicie na przybitkach, jak zbliżam sobie na przykład chociażby łeb Freddy'ego na oczy, tam gdzie ta ostrość była ustawiona, i włosy poszczególne psa, no to jest po prostu kosmos i tym naprawdę można się zachwycać. A jak ktoś jeszcze wcześniej nie miał do czynienia z tego typu właśnie rozwiązaniami, no to po prostu szczęka opada. Ale to nie jest jedyna kwestia, za którą płacimy. Chociaż wyświetlacz jest zdecydowanie największym wyróżnikiem testowanego chłodzenia, nowością są również wentylatory ML Elite Series. To są nowe wentylatory, które mają bardzo dobry system mocowania pod względem jego tak naprawdę oddzielenia od radiatora, dzięki czemu chłodzenie jest mega ciche, ale do testów za chwilę przejdziemy. To są wentylatory z adresowalnym podświetleniem ARGB, więc w zasadzie każdą diodką możemy zarządzać za pomocą oprogramowania IQ, również osobno. I to są wentylatory, które mają półpasywny tryb pracy. 0 RPM, tak się ten tryb nazywa w przypadku Corsair H100i Elite LCD. Jest on dostępny tylko dla wentylatorów, pompka musi pracować cały czas. Dzięki temu, kiedy procesor nie przekracza 60 stopni Celsjusza, wentylatory mogą się całkowicie nie obracać. Podświetlenie dalej będzie świeciło, ale wentylatory nie będą się obracały, więc proszę nie dzwońcie mi się zapytać potem, czy to chłodzenie jest sprawne. Tak, jest sprawne, bo to jest po prostu taki jeden z trybów pracy tego układu chłodzenia. Dzięki temu dodatkowo oczywiście chłodzenie jest jeszcze bardziej ciche. Poza trybem pracy 0 RPM dla wentylatorów mamy również trzy takie predefiniowane tryby. I tak zgadliście na pewno, czyli tryb cichy, zbalansowany oraz ekstremalny dla osiągnięcia najwyższej wydajności całego układu chłodzenia. Ten model chłodzenia jest od razu out of box, czyli bez dodatkowych kosztów, czy na przykład szukania przejściówek, kompatybilny z Intelami 12 generacji. Możemy więc śmiało kupować płyty typowo na LGA 1700 i nie musimy troszczyć się o żadne przejściówki, pisać do producenta o jakieś zgodne akcesoria montażowe, bo to wszystko od razu jest w zestawie. Oczywiście to nie ogranicza nam kompatybilności z innymi podstawkami, bo ze spokojem również LGA 1200 czy starsze 1150, 51 też są kompatybilne, jak tak samo również i podstawki dla procesorów AMD, AM4 jak najbardziej również jest wspierane. Wykonanie układu chłodzenia od Corsair nie budzi żadnych zastrzeżeń. Blokopompka jest dość standardowych rozmiarów, nie będzie tutaj problemu z kompatybilnością z każdym slotem RAMu. Wszystkie elementy metalowe są anodowane na taki szary kolor, dzięki temu one ładnie wyglądają na ciemnych płytach głównych. Mamy chłodnicę, która jest chłodnicą aluminiową, ale również tutaj mamy czarne lakierowanie. Gumowe
dość sztywne węże dodatkowo w materiałowych oplotach i warto zaznaczyć, że są one stosunkowo krótkie. One są wystarczające, żebyśmy się dobrze zrozumieli, one nie są za krótkie, one są wystarczające, ale dzięki temu, że nie są za długie, w obudowach takich standardowych ATX-owych nie będzie problemu z ich nadmiarem, nie będą nam na przykład, nie wiem, wpychały się na kartę graficzną. Przewody, których jest dość sporo do podłączenia blokopompki z tego właśnie zdejmowanego elementu, bo na dole, na samym bloku wodnym żadnych przewodów już nie ma dodatkowo, jest wykonanym z tworzywa, estetycznym, ale dość grubym oplocie. Jedynym elementem, do którego się doczepię, i to tak z całym, że tak powiem, z całą mocą, to jest podpięcie do wentylatora. De facto to jest tylko i wyłącznie kabel, który ma informować płytę główną, że jest podpięte chłodzenie pod złącze CPU fan, bo jak pewnie wiecie, niektóre płyty bez tego nie będą chciały wystartować, więc jest tylko i wyłącznie jeden przewód, jeden cienki przewód czarny, no i jeżeli coś miałoby się w tym chłodzeniu szkodzić najwcześniej, to obstawiałbym właśnie ten dość lichy przewodzik. I tak, o ile chłodnica jest aluminiowa, tak podstawa bloku wodnego w przypadku Hasto i Elite LCD jest oczywiście miedziana. Testy wydajnościowe zostały wykonane z wykorzystaniem i9 12 generacji 12900K na platformie opartej o płytę główną Asusa. I muszę przyznać, że chłodzenie mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyło, przede wszystkim pod względem kultury pracy. Tryb 0 RPM oczywiście sprawia, że w tej chwili jest to jedno z najcichszych w ogóle chłodzeń cieczą. Postaram się Wam teraz pokazać, jak głośno pompka pracuje. To jest dźwięk pracy pompki. A tak wentylatory w tej chwili w trybie zbalansowanym, bez obciążenia. Zobaczmy oczywiście wskazania sonometru. Pełne obciążenie komputera i sprawdźmy kulturę pracy. ...49 z hakiem decybeli. No i teraz zobaczcie, jakie wskazania są na sonometrze, kiedy ja w miarę cicho mówię, a jestem w podobnej odległości w tej chwili od sonometru, jak układ chłodzenia testowanego Corsarza. No jest, przy takiej zwykłej rozmowie to bez problemu jest ponad 60 dB, więc te 49 to absolutnie nie jest zły wynik. Ale co ważne, jest to chłodzenie również wydajne, a mamy do czynienia tu z najmniejszym rozmiarem chłodnicy, czyli 240 mm. I wyniki zostały przeprowadzone, właściwie testy zostały przeprowadzone w trzech różnych scenariuszach. Po pierwsze testy syntetyczne dla ustawienia cichego, quiet, oraz trybu extreme, zarówno dla pompki, jak i wentylatorów. Różnice pomiędzy wydajnością układu chłodzenia i temperaturami, co za tym idzie, i dziewiątki, wynosiły do 10 stopni. Jest to wynik ok. Spodziewałem się co prawda troszeczkę większych różnic między tymi trybami pracy, ale warto zaznaczyć, że nawet w trybie Extreme, którego śmiało moim zdaniem możecie używać, to chłodzenie jest relatywnie ciche, więc gdyby pewnie wentylatory pracowały na wyższych prędkościach obrotowych, to z pewnością te różnice nie tylko by były większe, temperatury lepsze, ale kosztem kultury pracy. Moim zdaniem producent to dość fajnie zbalansował. Testy dodatkowe to testy w grach. Ja wziąłem tutaj Apex Legends, a ustawienia gry były przystosowane typowo bardziej pod testy procesora, tak żeby to przede wszystkim właśnie procesor maksymalnie starać się obciążyć i wykorzystać tym samym możliwości układu chłodzenia. Ustawienia, rozdzielczość Full HD, poza tym detale niskie, fastening oczywiście wyłączony i 50 kilka na ogół stopni Celsjusza w przypadku procesora. To jest wynik bardzo dobry, jest tutaj spore pole do popisu, jak chodzi o overclocking, bo jeszcze ten zapas temperatury jest duży, a układ chłodzenia pracował w trybie zbalansowanym, a nie extreme, i to też warto podkreślić właśnie dla testu podczas grania. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną kwestię. Podczas testu z gier, ja taki kadr wybrałem, żeby było również widać wskazania temperatury na blokopompce. One oczywiście różnią się od tych, które mamy odczytane chociażby z MSI i Afterburnera, które widzicie na ekranie monitora.
To oczywiście nie jest żaden błąd, bo wskazania domyślnie na blok o pompce to są wskazania temperatury płynu w układzie chłodzenia cieczy, w układzie chłodzenia, a nie procesora, dlatego tak duża różnica w tych wskazaniach, więc jeżeli teraz mamy tam około 30 stopni, to nie oznacza, że procesor ma 30 stopni, ale ciecz w układzie chłodzenia. To jest bardzo istotna różnica. I zanim przejdę do podsumowania, jeszcze dosłownie dwa zdania na temat oprogramowania. Ja tutaj, jak widzicie, mam zupełnie różne akcesoria, bo mamy myszkę, mamy słuchawki, mamy klawiaturę i w końcu testowany układ chłodzenia od Corsair. Wszystkimi tymi urządzeniami zarządzamy za pomocą jednego oprogramowania, Corsair IQ, które nie obciąża jako specjalnie komputera, nie jest spolszczone, to warto podkreślić, jest dość intuicyjne w obsłudze, i jest przede wszystkim uniwersalny dla wszystkich tych urządzeń. To jest mega plus i rzadko który producent oferuje, a żaden, który sprzedaje chińskie brandy, czegoś takiego. Tutaj jednym oprogramowaniem jestem w stanie zarządzać podświetleniem każdego z tych urządzeń z osobna i wszystkich razem, wydajnością układu chłodzenia, czy na przykład efektami dźwiękowymi słuchawek. Oczywiście do tego śmiało można dorzucić również obudowy Corsair, które również są obsługiwane, jeżeli to są obudowy z na przykład RGB podświetleniem, także przez IQ, więc za to także ogromny plus dla producenta. Podsumowując, chłodzenie Corsair H100 i Elite LCD zrobiło na mnie ogromne wrażenie w zasadzie pod każdym względem. Chłodzenie bardzo dobrze wykonane, ze świetnym wyświetlaczem, który naprawdę robi wrażenie. Mamy chłodzenie, które jest bardzo ciche, mamy chłodzenie, które jest również bardzo wydajne, z pełną praktycznie na chwilę obecną kompatybilnością z podstawkami zarówno AMD, jak i Intela, również uwzględniając LGA 1700. W zasadzie jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić w przypadku tego chłodzenia, no dobra, dwoma rzeczami, to jest po pierwsze ten przewód, o którym Wam wcześniej mówiłem, mógłby jednak być porządniejszy, mogłoby to być zrobione lepiej, wiadomo, to jest tylko jeden kabelek, który jest potrzebny, ale dzięki temu jest on takim najsłabszym ogniwem, moim zdaniem, całego układu chłodzenia. A drugą kwestią, do której można by się przyczepić, to jest cena, ale nie będę tutaj ukrywał, ta cena to jest troszeczkę z mojej strony naciąganie, bo przy obecnej inflacji i cenach nieco ponad 1000 zł za absolutnie high-endowy układ chłodzenia z typu all-in-one z chłodnicą 240 mm, około 1100 zł z kawałkiem, linki dokładnie do cen i dostępności znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. To jest dużo, ale to nie jest też kwota jakaś mega wygórowana. Z pewnością ktoś, kto będzie rozglądał się w ogóle za takim chłodzeniem, ma też budżet na resztę komputera i dla niego wydanie tej kwoty nie będzie absolutnie zabójcze, a warto, bo chłodzenie jest mega, mega, no jeszcze raz to podkreślę, mega dobre, mega fajne. I ten wyświetlacz, no to jest naprawdę bajer. Moim zdaniem o niebo lepszy niż jakiekolwiek podświetlenie RGB. A ode mnie to by było na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia na następnych odcinkach. Cześć, hej, trzymajcie się. Jak film się podobał, kciuki w górę. Jak macie pytania odnośnie tego układu chłodzenia, piszcie śmiało w komentarzach i do zobaczenia.